Projekt Luoxa to projekt komputera, który został zapoczątkowany w roku 2017. I oczywiście był to projekt mojego osobistego komputera, a dokładniej mówiąc mojej osobistej stacji roboczej, na której mógłbym oczywiście tworzyć swoje materiały, głównie właśnie na YouTube, a także na zlecenia. Po ponad 2 latach wydaje mi się, że to czas, by ponownie odwiedzić ten projekt, by zobaczyć, co się w nim zmieniło, ponieważ zmieniła się dosyć znacząca ilość części, a także komponentów. Dlatego też, jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do oglądania. Na początku omówimy sobie tylko 2 sprawy. Otóż powinienem normalnie korzystać z tego mikrofonu, który widzicie tam na górze, czyli Audio-Technica AT897. Ale tak się składa, że na kanale Hard PC aktualnie przygotowuję materiał na temat topki budżetowych mikrofonów, jakie możecie zakupić. I to jest jeden z nich. Jest to mikrofon z zestawu Mozos M-Kit 800 Pro. I tak się składa, że to jest akurat jedyny mikrofon, który będę przedstawiał, który jest mikrofonem na XLR. Dlatego też podłączyłem go pod swój interfejs i będę sobie dzisiaj z niego w tym odcinku korzystał. Dlatego też, jeżeli jesteście zainteresowani jego jakością dźwięku, ponieważ to jest tak naprawdę to, co aktualnie słyszycie, to jak najbardziej linki do sklepu macie na dole w opisie. Druga sprawa jest taka, że będziemy sobie dzisiaj omawiać części, które zmieniły się w projekcie Luoxa, ale także będziemy sobie omawiać rzeczy, które nie zmieniły się, ponieważ ten komputer aktualnie ma ponad 2,5 roku, to znaczy, że wszystkie te części są już dawno poza gwarancją. Dlatego też opowiem wam, czy jakieś się zepsuły, czy też jakieś działają nadal i działają chociażby bez zarzutu. Tak więc bez zbędnego gadania przejdźmy do pierwszego komponentu, najważniejszego komponentu, który tak naprawdę był rdzeniem całego projektu, czyli procesora. Oczywiście trzonem tego projektu było zaadaptowanie starego Xeona E5260, ponieważ to nawet wywodzi się z nazwy Let's Use Old Xeon Again. I ten Xeon posiada 8 rdzeni, a także 16 wątków, stokowe taktowanie 2,66 GHz, które może być ewentualnie podniesione w związku z turbo do 3 gigaherców. No i sobie myślałem, że to jest jak najbardziej słowo klucz, ponieważ ja zajmuję się edycją filmów i jak najbardziej zależy mi na jak najkrótszych czasach renderowania. Dlatego też wydaje mi się, potrzebuję dużo rdzeni i dużo wątków o pewnej ilości właśnie taktowania, która będzie jak najbardziej zadowalająca i sądziłem, że to 3 GHz będzie jak najbardziej zadowalające. I szczerze powiedziawszy, bardzo się w tym przypadku pomyliłem. Otóż nie miałem aż takiego dużego wzrostu wydajności względem poprzedniego procesora, czyli i5-4590, gdzie i5-4590 posiada 4 rdzenie i 4 wątki. Takie programy, chociażby do renderowania wideo, bardziej wolą, żeby jak już tych rdzeni było mniej, ale żeby były o wiele wyższym taktowaniu. Dlatego też E5-2670, chociażby pojedyncze, nie było takim dobrym wyborem, bo choć mieliśmy 8 rdzeni i 16 wątków, to przynajmniej w tamtym momencie, czyli około 2017 roku, Adobe Premiere Pro, czyli program, który głównie wtedy wykorzystywałem do montowania filmów, nawet nie wykorzystywał 100% tego procesora, bo nie był pod to zoptymalizowany. Wykorzystywał około 60, przy procesach stabilizacyjnych może dobijał do 90, ale to było tak naprawdę tyle. Musiałem robić swego rodzaju po prostu sztuczki z MIDI encoderem, żeby to zużycie podwyższyć. I tak się działo w przypadku edycji wideo, tak się działo w przypadku gier. Wszędzie praktycznie ten procesor nie był wykorzystywany w 100% i to jak najbardziej był dla mnie problem. Dlatego też jakoś niecały rok po zbudowaniu Luoxy postanowiłem coś w niej zmienić i oczywiście był to procesor. I na początku sobie myślałem, jeżeli chcę, żeby nazwa Luoxa została, no to musi być gdzieś X. I tak po prostu miałem w głowie. Nie zastanawiałem się w ogóle nad procesorem, jaki wybrać, jaki byłby sensowny, tylko po prostu musi być X. Dlatego też ostatecznie optowałem za i7-3960X, ponieważ w przypadku LG 2011 jest taki paradoks, gdzie i7-3960K możecie dostać za 250 zł. I to jest jak najbardziej irracjonalne, ale tak to aktualnie działa w tym przypadku i tak też zrobiłem. Zamieniłem E5-2670 na i7-3960X, co także wymagało wymianę Fery 2, czyli chłodzenia, które były w projekcie Luoxa, na Gelida Phantoma, który według specyfikacji jest w stanie uciągnąć nawet 200 W TDP.
Tylko że ten chip, właśnie ta i7-3960X była naprawdę, naprawdę wadliwa. Po prostu ten procesor trotlował na, uwaga, stokowych zegarach. Nie mam pojęcia, co to była za sztuka, po prostu nawet jeżeli ją underclockowałem, to tak naprawdę nic nie dawało. Ostatecznie kupiłem i7-3930K. Który, jeżeli chodzi o wydajność taką, wiecie, syntetyczne benchmarki, czyli właśnie Cinebench, czy właśnie Prime95, jest minimalnie gorszy od E5-2670, ale w przypadku mojego workflow, czyli głównie montowania filmów, niszczy. Po prostu niszczy pod każdym możliwym względem. Mówimy tutaj o wydajności około 25-30% więcej, ponieważ mamy tutaj 6 rdzeni i 12 wątków, ale są w zupełności w 100% wykorzystywane do renderu. I gdzieś prawdopodobnie na ekranie wyświetlam wam teraz właśnie wyniki, które były w syntetycznych benchmarkach, jeżeli chodzi o poszczególne procesory. I można zauważyć, że 3960X, nawet jeżeli trotlowało, to wygrywało, ale ostatecznie ten procesor był bardzo niestabilny, dlatego też z 3960K jestem naprawdę zadowolony, jeżeli chodzi o ten komputer, czyli właśnie platformę X79. Przechodzimy dalej. Kolejna dosyć burzliwa sprawa, jaką jest RAM. Otóż jak pamiętacie, zacząłem od setu Dual Channel i to było 2x4. Jak pamiętam, 1866 taktowanie. No i później ostatecznie jeszcze dołożyłem sobie 4, więc łącznie miałem 12 GB, które ostatecznie były taktowane na 1333 MHz, ponieważ ta 4 po prostu miała taktowanie 1333. Ale później oczywiście chciałem RAMu więcej, ponieważ kiedy wykorzystujecie takie programy jak Lightroom, czy chociażby właśnie Premiere Pro i włączacie stabilizatory, pożera to od razu cały RAM. Nieważne, czy macie 16 GB, 32, dobrze jakbyście po prostu mieli w tym przypadku 64 GB. RAMu. Dlatego też musiałem coś z tym zrobić, a to był moment, kiedy właśnie cena RAMu wywindowała totalnie, gdzie się tylko dało. Dlatego też zacząłem po prostu szukać po aukcjach, zacząłem szukać po Elixie i znalazłem set 16 GB DDR3. Były to dwa sety po 2x4, gdzie dwie kości to były Kingstony Blacky o taktowaniu 1600 MHz, a drugie dwie kości to były HyperXy Beasty, które także posiadały taktowanie 1600 MHz. Oh boy, wtedy dopiero zaczęła się jazda. Z racji tego, że mamy tutaj płytę, która jak najbardziej jest w stanie przyjąć Xeony i jest to płyta, która posiada 8 slotów RAMu, jest ona bardzo wybaczalna, jeżeli chodzi o wasz dobór RAMu i możecie tak naprawdę mieć każdą kość z innej parafii, to powinno zadziałać. I w ostateczności przez długi czas w tym komputerze była jedna kość 1333, dwie kości 1866 i cztery kości 1600. I wszystko działało dobrze. Jeżeli tylko dobrze ułożyliście te kości w slotach, bo aktualnie mówimy tutaj o zajęciu 7 slotów z 8, co oczywiście jest jak najbardziej złym pomysłem i nie powinniście tego robić, ale mnie bardziej interesuje ilość RAMu, aniżeli jego prędkość, dlatego też calm down. Sprawa wyglądała tak, że tak naprawdę miałem problem najczęściej z jedną kością i to był jeden HyperX Beast. Po prostu on był naprawdę wybredny i to wymagało dziwnych puzzli właśnie z układaniem RAMu tak, żeby każdy był wykrywany, gdzie w ostateczności powinno być 28 GB, a zdarzały się nawet kombinacje, że nie wykrywały mi w ogóle RAMu, co było jak najbardziej ciekawe. I dodatkowo, uwaga, bo to było w momencie, kiedy sobie jeszcze tam testowałem 3960X, potem 3960K, za każdym razem, kiedy wyciągałem procesor, kiedy po prostu CMOS się musiał resetować, bo się robił reset procesora, za każdym razem tę kolejność trzeba było zmieniać, bo po raz kolejny nie były wykrywane ramy. Nie mam pojęcia, o co chodziło, ale po prostu to było strasznie dla mnie ciężkie przeżycie. Aktualnie w komputerze jest 24 GB RAMu, jest 3960K, a jeszcze oczywiście nie powiedziałem o tym, jak bardzo złe są profile XMP, ponieważ profile XMP któregoś tam pamiętam dnia stwierdziły, że wszystkie moje kości powinny być na 1866 i wszystkie były na 1866 i totalnie nic nie działało. Cały czas blue screeny, żadna gra się nie włączała, albo się włączała na 5 minut i wywalała randomowy error, ale te randomowe error, jak potem sprawdzałem, wszystkie dotyczyły właśnie pamięci, że wywalało out of memory. Dlatego też nie polecam profile XMP, są złem, więc radzę po prostu wszystko ustawiać manualnie. Pozdrawiam. Przechodząc dalej, karta graficzna Nvidia GTX 980, jak pamiętamy, w wersji Asus Strix. Tutaj się akurat nic nie zmieniło, był tylko taki jeden przypadek, że pewnego dnia drastycznie temperatura wzrosła i mówiąc drastycznie, mówię o jakieś 6
6-7 stopniach w stresie i to nie jest zbytnio dużo, kiedy ostatecznie było tych stopni około 80, ale byłem tu troszeczkę przejęty, dlatego też postanowiłem zmienić pasę termoprzewodzącą i wymieniłem ją na Thermal Grizzly Cryonauta, jak pamiętam, i od tamtej pory temperatura wróciła do swoich tam około 72 stopni, więc tutaj było jak najbardziej ok, dużo problemów specjalnie nie było. Dalej mamy dyski. Jak pamiętamy, Luoxa przychodziła sobie z jednym dyskiem i była to 3TB Toshiba P300. Poużytkowałem je już przez te ponad 2,5 roku, totalnie nic się nie zmieniło w przypadku wydajności od nowości. Na pewno muszę powiedzieć to, że P300 jest dosyć głośny, zwłaszcza kiedy pracuję i jak pamiętam, jest to spowodowane tym, że po prostu posiada wielkości głowice jak dyski z serii Enterprise, co jest jak najbardziej dobre, jeżeli chodzi o żywotność, no ale tak jak mówię, jest to dosyć głośne jednak, ale jeżeli chodzi o niezawodność, totalnie w żadnym stopniu mnie nigdy Toshiba nie zawiodła, w żadnym stopniu nic się nigdy nie stało, nie mam żadnych bad sektorów na niej, to są naprawdę dobre dyski, jak najbardziej je szczerze polecam. Przechodząc dalej, zasilacz, tutaj też kompletnie żadnych problemów nie było, nie było żadnych podmianek, cewki nie zaczynają piszeć ani nic. Mówię oczywiście o Silentium PC Vero M2 w wersji 600W. Najtańszy, praktycznie półmodularny zasilacz, gdzie tak naprawdę można brać w cudzysłów to półmodularny, ponieważ jedyne kable, jakie mamy dołączone, to jest kabel do płyty głównej, a także kabel do procesora, czyli coś, czego po prostu się wymaga. Dlatego też tutaj jak najbardziej jestem w stanie zasilacz polecić. Mamy jeszcze oczywiście sprawę SSD, mamy już rok 2020, wydaje mi się, że każdy SSD powinien mieć. Ja w 2017, pamiętamy, jeszcze tego SSD nie miałem właśnie w Luoxie, był tylko 3TB dysk twardy od Toshiby i po jakimś pół roku od użytkowania zaopatrzyłem się właśnie w dysk SSD, był to dysk SSD Lighton w wersji 128 GB, był on oczywiście tylko i wyłącznie na system, jak najbardziej był on spoko, tylko że się zaczął zapełniać, dlatego postanowiłem go podmienić. Podmieniłem go na dysk, który był używany i wyciągnąłem go z jednego z laptopów, który sprzedawałem i włożyłem go do tego komputera, a Lighton właśnie sobie poszedł do laptopa mojego, który aktualnie używam i ten Lighton nadal działa, w 100% jest jak najbardziej świetnym dyskiem, tylko ten dysk, który podmieniłem, te 256 od Cruciala w wersji M100, to był moment, kiedy właśnie tworzyłem na zlecenie film z akademickich mistrzostw piłki ręcznej, który mogliście zobaczyć w tamtym roku. Trzeba po prostu powiedzieć, że w przeciągu tygodnia ujrzałem około 35 blue screenów. I co jest najlepsze, można powiedzieć, że to jest bardzo ironiczne wręcz, kiedy tylko skończyłem to zlecenie, dostałem maila, że wszystko jest okej, wszystko fajnie, pięknie, wyłączam komputer, włączam go następnego dnia i dysk już nie wstał. Aktualnie w tym komputerze jest Goodram CX400 w wersji 256-gigowej, który też nie jest zbyt dobrym dyskiem, ale na ten moment po prostu chciałem dysk, który przyjmie mi system i tak naprawdę, mam nadzieję, pożyje chociaż pół roku. Ponieważ oczywiście są już duże plany na podmianę Luoxy. Nowy projekt komputera jest już oczywiście na desce kreślarskiej i trzeba sobie to oczywiście powiedzieć, 3930K, zwłaszcza podkręcone, 980, 24 GB RAM-u, to jest jak najbardziej spoko komputer na rok 2020. Bardzo dużo gier może spokojnie pójść na ultra w 1080p. Powiedzmy, że najnowsze tytuły AAA to już są wysokie, ale oczywiście ten zestaw sobie w zupełności poradzi, ale w przypadku tego, co ja robię, już sobie w zupełności nie radzi i głównym problemem jest oczywiście to, przed czym aktualnie siedzę, czyli mój aparat. I tutaj, żeby po prostu nie wchodzić głęboko w jakieś farmazony, po prostu przedstawię, jakie są maksymalne ustawienia, jeżeli chodzi o wideo w przypadku tego aparatu. Uwaga, słuchajcie mnie. 4K, 10 bitów, 422 paleta, H265, 400 MB na sekundę bitrate. Ten komputer nie radzi sobie z ustawieniami 4K w 25 fpsów w 8 bitach, a co dopiero jeżeli wymaksuję ten aparat, więc po prostu tutaj jest potrzebna zmiana. I też trzeba powiedzieć, że ten nowy komputer nie będzie kosztował tyle co Luoxa, około 3000 zł. Ten komputer będzie spokojnie przekraczał kwotę 6000 zł. Ponieważ można robić obejścia, można robić proxy, dzięki czemu ten komputer jak najbardziej może jeszcze troszeczkę pożyć. Ale też trzeba powiedzieć, że czas także jest ważny i czas także to jest pieniądz. Po prostu każdy człowiek inaczej sobie ceni swój czas, dlatego wydaje mi się, że im bardziej zainwestuję teraz, tym po prostu wszystko będzie trwało
krócej, dzięki czemu będę miał więcej czasu dla siebie, bądź będę miał więcej czasu na nowe projekty, dzięki czemu będę mógł zarabiać więcej, chociażby. To jest taki tylko przykład. Nie, żebym aktualnie zarabiał na tym, co robię zbytnio. Co na pewno mogę powiedzieć na temat nowego komputera? AMD Ryzen, bez problemu. RAM się będzie zaczynać od 32 GB, bez problemu. Karta graficzna to jest jeszcze kwestia sporna, można powiedzieć, ponieważ 2070 Super, albo czekamy na ewentualne informacje na temat niezapowiedzianej jeszcze AMD RX 5900 XT, która będzie dual GPU, ponieważ aktualne moje workflow, czyli DaVinci Resolve, bardzo mocno zyskuje, jeżeli chodzi o dual GPU, dlatego też jestem tą kartą bardzo mocno zainteresowany. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o nowy projekt, tyle. O, jeszcze zapomniałem oczywiście powiedzieć, że w przypadku Luoxy doszły dwa nowe monitory, które już mogliście widzieć w przypadku przeprowadzki, czyli dwa monitory NEC EA244 WMI. Jeżeli coś mogę o nich powiedzieć, jeżeli jesteście na budżecie, chcecie wydać około 700 zł, 500-700 zł właśnie na dwa monitory 24-calowe Full HD, bierzcie to. Pokrycie kolorów świetne dla grafików, jak najbardziej te monitory są bardzo spoko, wystarczy tego skalibrować i możecie robić naprawdę fajną robotę z nimi, tylko musicie uważać na jedną rzecz, jeżeli macie je ściemnione i chcielibyście chociażby coś nagrywać, to wtedy będą strasznie flikerowały, dlatego też trzeba zawsze podbijać jasność do przynajmniej 90%. No dobra, wydaje mi się, że temat został wyczerpany. To było omówienie Luoxy, czyli mojego ponad dwuletniego komputera, z którego sobie aktualnie korzystam i który planuję niedługo zmienić. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie po sobie łapkę w górę, a także subskrypcję, jeżeli jesteście nowymi widzami. Zapraszam także na swojego Instagrama bitwolf.film, gdzie możecie zobaczyć moje zdjęcia, moje życie na Instastory, a także pisać do mnie wiadomości na direct message, jeżeli jakieś macie. Tymczasem ja się z Wami żegnam, widzimy się przy okazji kolejnych odcinków. Trzymajcie się i na razie.